jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Ja, słuchajcie, podjechałam właśnie do biura, bo dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj jest mój dzień biurowy. Jak słyszycie, jestem troszeczkę zaziębiona, ale w sumie czuję się dobrze, tylko tyle, że słychać po głosie, że trochę mam katar. Na szczęście będę sama w biurze, więc nikogo nie będę zarażać, nie będę roznosić zarazków. Święta nie wychodziłam, bo po pierwsze miałam ten zabieg Retix C, uszczyłam się, więc posiedziałam w domu, umyłam sobie jedno okno, mój mąż mu umył drugie, takie wielkie w salonie i nie wiem, być może właśnie to, że wzięliśmy się za sprzątanie, że właśnie trochę były pootwierane te okna, był przeciąg, było chłodniej w mieszkaniu, może to spowodowało, że się zaziębiłam, a może to, że moja córka już wcześniej, parę dni wcześniej była przeziębiona, może po prostu ładnie się zaraziłam, nie wiem. W każdym razie już jest troszeczkę lepiej, no ale tak jak słyszycie po głosie, troszeczkę jeszcze słychać, więc w razie czego przepraszam Was za to będę tak, wiecie, właśnie odchrząkiwać. Słuchajcie, no tak jak mówię, w ten długi weekend, w sumie on nie był taki długi, no bo tylko piątek był wolny, 3 dni, ale mam wrażenie, że on się bardzo jakoś tak dłużył i w sumie nie minął mi wcale tak szybko. Trochę posprzątałam, trochę podpoczywałam, pooglądałam troszkę seriali, zaczął się już kolejny sezon The Crown, więc sobie obejrzałam niedużo, bo 3 odcinki, tam jest chyba w sumie 10 odcinków, ale jak zwykle trzymają poziom, bardzo fajny, polecam Wam, jeśli lubicie. Ja nie jestem jakąś super fanką rodziny królewskiej, ale powiem szczerze, że ten serial jest naprawdę bardzo ciekawy, pokazuje dużo takich fajnych, ciekawych wątków, o których w ogóle nie miałam pojęcia, także z dużą przyjemnością po raz kolejny oglądam i wiecie, ten rozmach tego serialu, ten przepych, te przepiękna scenografia, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Więc troszkę sobie pooglądałam, a teraz, tak jak mówię, czas wracać do pracy, także zapraszam Was do oglądania kolejnego vloga i widzimy się później. Jestem, kochani, z powrotem i słuchajcie, jak jest zimno, jest po prostu tak nieprzyjemnie, jest bardzo duży wiatr, wilgotno. Ja ubrałam się cieplej, bo wiedziałam, że w sumie jest nie za fajnie, już w końcu połowa października, listopada. W końcu już połowa listopada, więc ubrałam się cieplej, ale tak zmarzłam. Miałam dosłownie kawałeczek na parking do samochodu. Żałuję, że nie wzięłam rękawiczek i myślę, że od jutra muszę zacząć nosić, muszę je gdzieś tam wyjąć z pudełka, bo naprawdę będą potrzebne. Co prawda dzisiaj rano nie skrobałam szyby, nie było takiej potrzeby, ale w sumie już może niedługo tak się zdarzyć. Jestem umówiona też na zmianę opon, jadę w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że do tego czasu nie będzie żadnych opadów. Słuchajcie, przyjechałam do domu, zrobiłam sobie taką ciepłą herbatę z dużą ilością imbiru, z cytrynem, z miodem. Taką naprawdę bardzo, bardzo fajną na przeziębienia. Już miałam taką wizję popołudnia, gdzie sobie, wiecie, otulona kocem z tą ciepłą herbatką poleżę. I przypomniało mi się, że jestem dzisiaj umówiona u pani kosmetyczki na mani na pedi. No i z jednej strony sobie myślę, dobra, odwołam, bo wiecie, i kiepsko się czuję, i poza tym może rzeczywiście, żeby nie roznosić tych zarazków, ale z drugiej strony, tak później jeszcze, wiecie, pomyślałam na ten temat
I w sumie listopad to jest taki ciężki okres dla gabinetów, mało się dzieje. Ja u tej pani zarezerwowałam 2 godziny, no bo godzina ręce, godzina stopy. No i zostawiłabym ją z taką dziurą 2-godzinną, gdzie nie miałaby co robić. A ona pracuje zawsze w przyłbicy, więc tutaj w sumie jest ochroniona. Ja zresztą też mogę jakby co założyć maseczkę. I stwierdziłam, że jednak pojadę. Daleko nie mam, bo to jest na drugim osiedlu. Wsiądę w samochód, podjadę pod sam gabinet. Bo wiecie, tak szkoda mi było po prostu zostawić ją bez pracy, bez tych 2 godzin. Poza tym, no, jakbym się chciała gdzieś tam przepisać, to nie wiem, no, może akurat teraz nie byłoby problemu, bo to jest taki luźniejszy okres, ale w sumie nie wiadomo. Ja też nie wiem, nie mam gwarancji, że jutro czy pojutrze poczuję się lepiej, także już jestem zapisana, to pojadę. Ja bardzo w ogóle nie lubię, wiecie, czegoś odwoływać, zmieniać, nie lubię się spóźniać. Jestem raczej taka sumienna, obowiązkowa, jak gdzieś się z kimś umówię, to staram się zawsze dotrzymywać słowa i zawsze być i na czas, terminowo i nie kombinować, także zaraz się zbieram. Teraz mam swoje takie czarne paznokcie z drobinkami. Ja je robiłam na Halloween, na stopach mam te same. I tak się zastanawiam i mam pewien pomysł, ale w sumie nie wiem, jak się to się skończy, więc Wam nie powiem. Pokażę Wam pewnie jutro, dlatego że dzisiaj jak wrócę, to już będzie ciemno, więc nie będzie za bardzo jak pokazywać paznokci. Także na razie tyle. Myślę, że dzisiaj już nie będę nagrywać, bo tak jak mówię, teraz jadę na te paznokcie, później przyjadę, będzie trzeba zrobić jakąś kolację, zresztą pewnie już nie będzie mi się ani chciało, ani już nie będę się nadawała do nagrywania, także myślę, że kontynuować będziemy tego vloga w dniu jutrzejszym. Jeszcze pokażę Wam, co się dzisiaj ubrałam, bo wyglądam dokładnie tak samo, tak jak wyglądałam dzisiaj rano w pracy i mam na sobie te skórzane, takie ala skórzane leginsy z Calzedonii. One są ocieplane, ja je bardzo lubię, bo są bardzo wygodne i moim zdaniem fajnie wyglądają. Buty te wodki z Voyasa, już ja mam jakieś, nie wiem, ze 2 lata. No i te swetery, które Wam ostatnio pokazywałam, mierzymy ze swetrami i on jest z Zalando, z takiej marki chyba duńskiej, z tego co dobrze pamiętam, Marilund. Nie znam tej marki, ale sweterek jest fajny, przyjemny. Pod spodem jeszcze mam podkoszulkę, żeby mi było cieplej. Ja zresztą jestem człowiek pod koszulkę, ja bardzo lubię pod jakieś takie większe bluzy, pod swetry, pod golfy zimą nosić pod koszulki, także tak to się wszystko prezentuje. Na to jeszcze kurtka, szalik i będę wyglądała dokładnie tak, jak wyglądałam rano. Chodzę do Was kolejnego dnia. Jak słyszycie, nadal jestem chora, słychać to w moim głosie. I wczoraj miałam nadzieję, że już dzisiaj będzie lepiej i w sumie nic nie wskazywało na to, że może być inaczej. Ale zacznę może od początku. Poszłam do pani kosmetyczki na paznokcie, tak jak Wam mówiłam. Zrobiłam sobie taką fajną czerwień, bo po pierwsze chciałam sobie dodać trochę energii, po drugie zbliża się już ten okres świąteczny, więc czerwień będzie wszędzie królować i myślę, że fajnie będzie się tak, wiecie, zgrywała ogólnie z ogólnie panującym nastrojem. Mam ją na dłoniach, mam na stopach i jestem bardzo zadowolona z tego wyboru, ale będąc jeszcze u pani kosmetyczki, dostałam, słuchajcie, wczoraj wiadomość mailową, która po prostu wbiła mnie w podłogę, totalnie w ogóle, totalnie mnie wybiła z rytmu, że się zdenerwowałam, że się wkurzyłam, to chyba tak, wiecie, jakby nic nie powiedzieć, no...
Byłam w szoku, o, może tak, nazwę, że byłam w szoku i praktycznie cały wieczór już był zdeterminowany właśnie tą wiadomością, musiałam się do niej odnieść, musiałam odpisać nadawcy, nie będę się tutaj wdawała w tej chwili w szczegóły, natomiast powiem Wam tylko, że z takim brakiem profesjonalizmu, z taką bezczelnością, ignorancją w ogóle, no dawno się nie spotkałam, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkałam, także naprawdę wiele, wiele mnie to kosztowało. Uporałam się z tym, odpisałam na tą wiadomość, czekam teraz na reakcję drugiej strony, ale fakt faktem, że wczorajszy wieczór po prostu zaliczam do takich, o których chciałabym jak najszybciej zapomnieć. O, może w ten sposób to ujmę. Chciałabym jak najszybciej zapomnieć, bo tak naprawdę nie było mnie, nie byłam obecna, wiecie, byłam obecna ciałem, ale nie byłam obecna duchem, nie było mnie dla rodziny, dla moich dzieci. Nawet w ogóle nie myślałam o piciu, o jedzeniu, nie mówiąc już, wiecie, o jakimś tam leczeniu się. Także już bardzo, bardzo późno, pomimo, że ja nigdy nie jadam późno, to zjadłam kolację i tylko dla mojej córki, bo się popłakała, że nic nie jadłam, więc zjadłam sobie kolację i poszłam spać. Poszłam spać dosyć późno, bo po 23, tak gdzieś chyba 23:30, ja też tak zwykle późno nie chodzę spać, zawsze staram się, żeby to była tak 22:30 najpóźniej. No, ale tak wyszło. Nie mogłam długo zasnąć, więc myślę, że tak z pół godziny jeszcze mi zajęło, zanim zasnęłam. I obudziłam się, słuchajcie, o godzinie 4:00. I obudziłam się z taką ogromną chęcią wypicia ciepłej herbaty z imbirem, z cytryną. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta herbata mi się śniła, że ona mi się po prostu śniła i ja nie mogłam się doczekać, kiedy ja się jej napiję. Więc obudziłam się o godzinie 4:00. Zegarek miałam nastawiony na 6:00, więc stwierdziłam, że no bez sensu, że może jeszcze pośpię. Starałam się zasnąć, ale niestety już, wiecie, myśli, które kotłowały mi się w głowie, nie dały mi zasnąć. Więc tak przeleżałam jeszcze do 5:00, ale o 5:00 już postanowiłam, że wstaję. I pierwsze co, to właśnie zrobiłam sobie kubek, taki duży kubek zielonej herbaty z cytryną, z miodem, z imbirem. Wypiłam ten kubek, po czym on jest taki duży, naprawdę 300 chyba mililitrów i po tym zaraz zrobiłam sobie następny i dopiero po wypiciu tego drugiego kubka poczułam, że rzeczywiście ta moja potrzeba wypicia tej gorącej herbaty jest zaspokojona. Także tak się zaczął dzisiejszy mój dzień. No później się, wiecie, umyłam, wyszykowałam, wiadomo, jak to jest. Później wstały dzieci, które się szykowały do szkoły. Później miałam spotkanie. Na szczęście to było spotkanie online i takie, w którym ja tylko byłam osobą słuchającą, a nie mówiącą, więc później miałam spotkanie. No i później musiałam się zająć pracą, także tak mniej więcej minął dzisiejszy poranek. I tyle. Także miałam w ogóle nagrać Wam dzisiaj jakieś, nie wiem, śniadanie, jakieś coś tam, ale kompletnie nie miałam do tego głowy. Moje myśli zajęły zupełnie inne sprawy. No i tak. Zobaczymy, co dalej dzień przyniesie. Będę nagrywała dalej tego vloga. Czuję się gorzej niż wczoraj. Wzięłam jeszcze, przy tym gorącym kubku herbaty wzięłam jeszcze sobie witaminę C, także myślę, że teraz właśnie czas już jest na następną herbatę, znowu wezmę witaminę C, no i mam nadzieję, że mi się polepszy, aczkolwiek dzisiaj czuję taką dużo większą niż wczoraj suchość w gardle i cały czas słyszycie odchrząkuję, kaszlę i po prostu ewidentnie nie jestem zdrowa, a ja w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo rzadko choruję. Nie pamiętam, kiedy ostatnio chorowałam, więc myślę, że to po prostu skumulowało się jakieś moje przemęczenie, jakiś taki słabszy okres i od razu właśnie efekty są takie, że właśnie coś tam mnie dopadło.
Zamówiłam, słuchajcie, paczkę z e-obuwie, taką ogromną, nie wiem, niech Was nie zmyli to pudełko, dlatego że tutaj są raptem dwie rzeczy. Nie wiem, dlaczego zapakowali w takie pudełko, jakbym, nie wiem, co na nich kupowała kozaki. A nie, nie są to kozaki, niestety, nadal kozaków fajnych szukam. Ale są tutaj dwie rzeczy. Zaraz, jakby to otworzyć, widzę, że może być problem. Dobra, otworzymy tak po prostu jakoś, a najwyżej jak będę musiała oddawać to pudełko, to będę je po prostu sklejać. Co, nie mam siły się siłować, a niestety muszę. Dobra, o. I tu są dwie rzeczy. Może zacznę od tej drugiej. O, pudełeczko. Wiecie co? Nie spodziewałam się, że będzie pudełko takie, bo zamówiłam sobie kapcie. Kapcie marki Ted Baker. Ja, słuchajcie, mam kapcie w tej chwili polskiej marki Vanuba. One są z naturalnego futerka, bardzo fajne, jestem z nich bardzo zadowolona, ale i chętnie bym je odkupiła, ponieważ zaczęło mi się odklejać przy palcach i chętnie bym odkupiła takie same, ale szukałam na stronie i niestety od jakiegoś czasu już tam zaglądam i są cały czas różnokolorowe. Są bardzo ładne kolory, szare, butelkowa zieleń, jakiś tam fiolet, żółty, no super, tylko że nie dla mnie. Ja nie lubię takich kolorów, ja nie chciałam kolorowych kapci, chciałam kapcie czarne. Nie, i nie ma tam niestety, więc kupiłam na e-obuwie teraz w weekend i w ogóle chyba od jakiegoś czasu, nie wiem, w sumie nie jestem zorientowana, ale jest taka promocja, nawet do minus 60. Ja nie pamiętam, ile te kapcie były przecenione. O, jakie są milutkie. Boże, normalnie jak mój kotek. Bardzo fajne, bardzo ładne. Ja je wzięłam w rozmiarze 38. W sumie noszę 37, ale zawsze te takie puchate kapcie, to wiecie, lepiej wziąć może o rozmiar większy, no zobaczę, przymierzę je. Mają tutaj takie skrzyżowane paski, one nie są chyba z tego, co kojarzę, z naturalnego futerka, tylko ze sztucznego, ale są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Mają taką fajną troszeczkę grubszą podeszwę, bo ja też nie lubię takich, wiecie, dbanie płaskich kapci. No. Wydaje mi się fajne. Ja nie pamiętam, ile one kosztowały po przecenie, ale właśnie wiem, że były chyba, nie wiem, minus 37 czy minus 40%, coś takiego, także ta cena była taka jeszcze, wiecie, do zniesienia. Wyglądają takie fajne, solidne i przyjemne kapcie, także zaraz sobie je przymierzę i chyba wydaje mi się, że ze mną zostaną te kapcie. I w ogóle jak fajnie zapakowane, słuchajcie, pierwszy raz widzę, żeby kapcie były w pudełku. No, dobra, a druga rzecz to jest, słuchajcie, torebka. Ja mam torebkę w takim kolorze z, no, Michaela Korsa, nie wiem, czy kojarzycie, ale ona jest zamszowa. Zamszowo skórzana, ale taka bardziej w sumie zamszowa i ma inny kształt. I szukałam właśnie takiej małej torebki w kolorze takim kamelowym. No tak, tak można chyba nazwać ten kolor. I znalazłam coś takiego. To jest marka, kurczę, ja bym teraz chyba nie powiem, a tutaj nie jest napisane, nie tylko, a wiem, jest, Creole, nie znam jej, natomiast ta torebka jest w całości wykonana ze skóry licowej. Chciałam w sumie, żeby ona była trochę większa i wcześniej jak patrzyłam na stronie, to były większe, ale widocznie się wyprzedały i ona, słuchajcie, była przeceniona bardzo dużo i finałów kosztowała około 256 zł, więc uważam, że jak na taką torebkę ze skórki, to naprawdę jest bardzo fajna cena, tym bardziej, że właśnie takiej torebki mi brakowało. Zobaczę tutaj, no ma taki paseczek. Ten pasek w sumie tak średnio mi się podoba, bo chyba powinien być jeszcze drugi. A jest, dobra, jest drugi, grubszy właśnie. O jest, o właśnie, to jest to, co ja lubię, czyli taki szeroki pasek. Ja bardzo lubię te torebki na
na szerszych paskach. I nawet jak patrzyłam wcześniej, bo nasze ma takie małe torebki DAX, ale wszystkie miały takie wąskie paseczki, a ta właśnie ma fajny taki szeroki. No nie wiem, zobaczę, poprzymierzam sobie. Ona w środku, słuchajcie, jest taka, ma takie dwie przegródki. Wydaje mi się, że się zmieści tutaj portfel, telefon, jakieś takie tutaj ma jeszcze zapięcie, żeby sobie schować, nie wiem, jakieś karty, klucze, takie rzeczy. Bo to jeszcze ma taką wewnętrzną kieszonkę. Ładnie pachnie skórą, ja bardzo lubię, jak rzeczy skórzane pachną skórą. Te okucia, wiecie co? One są chyba srebrne, ale to jest takie srebro, lekko, moim zdaniem, lekko wpadające w złoto. Nie wiem, nie jest takie srebrne, srebrne. No fajne, muszę sobie po prostu poprzymierzać do różnych stylizacji, do różnych rzeczy, jak ona wygląda na sylwetce, ale tak na pierwszy rzut oka mi się podoba. Wezmę sobie, przyczepię ten pasek i sobie sprawdzę. No i przede wszystkim ta cena, wiecie, całkiem atrakcyjna, nie? Jak na taką w sumie torebka. Kurczę, trochę żałuję, że nie było tej większej, bo ta większa była troszeczkę ciemniejsza i nawet by mi właśnie bardziej i pasował ten rozmiar i bardziej by mi pasował taki ciemniejszy kolor. Marcia moja, jak zwykle tutaj się musi pokręcić trochę, nie? Musimy się tutaj pokręcić, się pokazać. No nie byłoby filmu bez Marcia, no nie ma takiej opcji. Musi być Mela, tak, musi być. Dobra, i wiecie co jeszcze a propos Meli? Ja nie wiem, słuchajcie, zawsze jak po prostu siadam tutaj, na przykład mam spotkanie, bo tutaj też bardzo często siedzę, jak mam jakieś spotkanie takie online, to słuchajcie, jak mam spotkanie, to ona natychmiast, nie wiem, gdzie by nie była w jakiejś dziurze, to ona natychmiast tutaj przylatuje i się tutaj właśnie pakuje i wiecie, chodzi po mnie i tak dalej. I tak samo jest, jak zaczynam nagrywać film. Jak tylko zaczynam nagrywać film, to ona się nagle pojawia i tutaj przychodzi. Zresztą wiecie, że się zawsze tutaj kręci, jak pokazuje, czy daleko, czy coś. Także Mela zawsze po prostu musi być.